Jeszcze zanim zespół wystąpi, to mogę obiecać, że no dzisiaj są takie trudne warunki. Organizatorzy nie przewidzieli, że będzie aż takie zainteresowanie zespołem Praskie Małmazy i ich pięcioleciem. Więc obiecuję, że jeszcze koncert zorganizujemy, żeby Państwo mogli posłuchać w lepszych warunkach na drugą turę. Że tak nas bardzo lubicie i kochacie. Jest to przyjemne. Szkoda, że nie dla wszystkich wystarczyło miejsc, ale tak jak powiedziałam, uczynię wszystko, żeby w drugim terminie zrobić jeszcze powtórny koncert i żeby Państwo mogli w dobrych warunkach obejrzeć to przedstawienie. Witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie była Pani Burmistrz, a Was małym dzieckiem, więc przy takim tłoku okazało się, że jednak dziecko nie wytrzyma i no warunki nie są najlepsze. Była również Pani poseł, Pani radna, Pani Alicja Dąbrowska. I niestety też witamy Pana Kamila Ciepieńko. Mam nadzieję, że jeszcze został z nami, nie odszedł. Tu jestem z tej strony. I jest Pan Kamil. Witamy Pana Kamila.
jednak jest tu. Witamy panią Wandę Maciejewską z otwartych drzwi. I wiele, wiele innych osób. Pozwolicie państwo, że nie będę wszystkich wymieniać, bo szkoda czasu. Zespół się przygotował, chcę wam zaprezentować to, co można powiedzieć przez 5 lat, na co pracowali, tak? Może to nie wszystko się uda, ale mam nadzieję, że chociaż taki mały przekrój, to co pokażą, to będziecie mogli sobie wyobrazić, co naprawdę drzemie w Praskich Małomazyjach. Witam was wszystkich serdecznie, jeszcze raz w imieniu Domu Kultury. Pani dyrektor też widocznie się zapodziała gdzieś z panią wiceburmistrz, także wybaczcie jej, że was nie wita, ale na pewno tutaj do nas dotrze. Yeah.
weteranami, no bo trochę historii musi być, prawda, przy takim pięcioleciu. To był początek, można powiedzieć, w marcu żeśmy powstali w połowie marca i to był październik, interakcja do mnie mówi, pani Doroto, tu jest zaproszenie na jakiś festiwal deszczowej piosenki, czy jakoś tam pod parasolem i to może weźmiecie udział. Mówię, no dobrze, jak mamy wziąć udział, no to popójdziemy się chociaż pokazać, tak, z tymi praskimi mamazyjami, mimo że oni tacy spod strzechy, w ogóle nigdy na scenie nie śpiewali, nikt nie występował. Ja mówię, dobra, no to miał być ten festiwal w Teatrze Kapitol, strach był straszny, wszyscy się denerwowaliśmy. Ja mówię, no to jak ma być to Żoliborski festiwal, no to jedziemy na Bielany, tak? No i właśnie tak żeśmy pojechali. No i najlepszy był nasz kolega muzyk, który zagrał w pierwszej części, Waldemar Wojcik. Zagrał pięknie nam te Bielany, tak? Zagrał i muszę lecieć do pracy, bo pracuję w orkiestrze, więc miał zajęcie, a ja mówię, Waldek, a jak będziemy musieli jeszcze raz wystąpić? Mówi, daj spokój, na pewno nie. Ja mówię, no ale wiesz, to nigdy nie wiadomo nic, nie? No i pojechał. No i teraz tam jurorzy oceniają, tam jakieś występy artystyczne. Ja podeszłam do pani, pytam, może by pani taki jakiś cynk dała, tak? Co tego? Ja mówię, bo ja nie mam muzyka i jakby co, to nie bardzo mam z kim wystąpić. A ona mówi, to niech muzyk przyjedzie. To ja za telefon, Waldek, nie wiem, jakieś wyróżnienie chyba dostaliśmy, warianci wariowali na scenie, spodobało się. Waldek przyjeżdża, no i czytają tam drugą, trzecią nagrodę, tam wyróżnienia, wszystko i nie czytają, mnie coś oszukali, ale praskie mamazyje, pierwsze miejsce. I tak to było po raz pierwszy. Właśnie tak. Oni sobie to wyśpiewali. Jeszcze przywitam kapelę Brasko, bo nie przywitam. Mieliśmy nie ujawniać. Ale widzicie, muzycy nie mogą stać bezczynnie, więc grają z nami razem. Bardzo nam miło i ciepło, że nam dogrywacie. Ale jeszcze druga sprawa. Proszę Państwa, mamy tutaj takiego noworodka, który 5 lat temu właśnie też był w pierwszym naszym zespole od początku. Występuje, tak. I nie mniej, nie więcej zaczęła w roku 90.